W środę 13 stycznia 2016 roku Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, poinformował, że Komisja Europejska postanowiła wszcząć wobec Polski unijną procedurę ochrony praworządności. Decyzję o wszczęciu postępowania wobec Polski podjęto po debacie unijnych komisarzy. Głos w czasie dyskusji zabierali m.in. komisarze z Czech, Niemiec, Węgier, Austrii, Danii czy Litwy, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans oraz Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego. 19 stycznia odbędzie się otwarta debata o Polsce w Parlamencie Europejskim. Wszczęta wobec Polski procedura ochrony praworządności składa się z trzech etapów. Pierwszym jest ocena Komisji Europejskiej, podczas której gromadzone i oceniane są wszystkie informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń. Jeśli Komisja Europejska uzna, że rzeczywiście istnieje systemowe zagrożenie dla państwa prawnego, rozpoczyna dialog z państwem członkowskim. To właśnie stało się w odniesieniu do Polski. W tym etapie przewidziane jest również wysłanie do kraju uzasadnionej opinii, która jest de facto ostrzeżeniem ze strony Brukseli. Jeśli do tego dojdzie, Polska będzie mogła przedstawić swoje uwagi do tej opinii. Drugi etap polega na przedstawieniu wytycznych dzięki którym państwo członkowskie będzie mogło rozwiązać zidentyfikowane problemy w wyznaczonym terminie. Oczywiście musi o swoich postępach informować Brukselę. W trzecim etapie Komisja Europejska monitoruje działanie podjęte w odpowiedzi na jej zalecenia. Jeżeli rząd nie wytłumaczy tych zmian, które doszły w prawie w taki sposób, że to zadowoli Komisję Europejską, to może zostać uruchomiony mechanizm zapisany w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli zwrócenie się do Rady Unii Europejskiej o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszania wartości Unii Europejskiej przez kraj unijny. Z takim wnioskiem poza Komisją Europejską może też wystąpić niezależnie Parlament Europejski lub jedna trzecia państw członkowskich. Decyzje o tym, że ryzyko naruszania wartości Unii Europejskiej istnieje, podejmują państwa członkowskie większością 4 piątych po uzyskaniu uprzednio zgody Parlamentu Europejskiego. Wcześniej Rada wysłuchuje danego państwa członkowskiego, może też skierować do niego zalecenia. Aby po tym etapie dany kraj mógł być objęty sankcjami, w tym zawieszeniem prawa do głosowania na forum Unii Europejskiej, zielone światło musi dać jednomyślnie szczyt unijny. Komisja Europejska nie czepia się już tylko o trybunał konstytucyjny, ale również o ustawę medialną. Ja osobiście nie rozumiem kilku rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nagle. Ludzie związani z Platformą Obywatelską tak krzyczą, że to wstyd, że teraz w Komisji Europejskiej odbędzie się debata o sytuacji w Polsce i że grożą nam jakieś sankcje. Przecież to właśnie ludzie z Platformy doprowadzili do interwencji Komisji Europejskiej. Przecież to między innymi pan Schetyna chciał debaty i chciał doprowadzić do takiej sytuacji. Mówiłem o tym w swoim nagraniu parę dni temu. Jeżeli będzie utrzymane takie tempo konfliktu, naszą aktywnością będzie na pewno ulica, a także Europa. Byłem w zeszłym tygodniu w Brukseli, rozmawiałem tam z politykami. Oni są kompletnie zszokowani. Udało mi się przełożyć debatę, która była przygotowana na ten tydzień wyjaśniał, odnosząc się do planów zorganizowania w Europarlamencie dyskusji o Polsce, ale tylko dlatego, że trzeba ją bardzo dobrze przygotować, ale też musimy mieć pewność, że zrobimy wszystko tu, na miejscu. Teraz tacy ludzie wychodzą na pierwszy plan i mówią: Och, jaki to wstyd i hańba! Przecież tego chcieliście i to wasza zasługa! Wszystko po to, żeby zniszczyć PiS, zniszczyć PiS kosztem Polski. Brawo! Druga sprawa, której nie rozumiem, to postawa pani Elżbiety Bieńkowskiej. Pani Ela brała udział w debacie za zamkniętymi drzwiami i między innymi miała powiedzieć coś takiego: myślę, że musimy wytyczyć jasną granicę między niektórymi działaniami które wymagają wyjaśnienia, a polskim społeczeństwem i polskimi osiągnięciami ostatniej dekady. Ta dyskusja i dialog muszą być przeprowadzone bez stygmatyzowania, pamiętając o polskim wyjątkowym udziale w europejskiej historii jako posłańca wolności oraz bardzo ważnego i strategicznego partnera, zarówno dla Europy, jak i świata. Oczywiście pani Elżbieta odnosi się do ostatniej dekady, czyli do ostatnich 10 lat, z których 8 lat rządziła Platforma Obywatelska. Rzeczywiście, w tych latach Polska bardzo przysłużyła się Niemcom. Jesteśmy na dobrą sprawę wielką niemiecką fabryką. Niemcy budują u nas duże sklepy, montownie i płacą niskie podatki. Mają u nas swoje banki, które też bardzo dobrze sobie żyją. Nagle przychodzi PiS i ze wszystkich chce ściągać podatki. Oczywistym jest, że Niemcy nie mogą na to pozwolić. Według mnie właśnie dlatego jest zorganizowana ta cała szopka w Komisji Europejskiej. Jeszcze co do samej pani Bieńkowskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pani Ela została nagrana usowy. Chodziło o kontrolę NIK i wykorzystania funduszy unijnych w służbie zdrowia. Bieńkowska mówi, że posłuży się wynikami kontroli z 2011 roku i zrobi tak, by wyszło dobrze. Bieńkowska powiedziała: To znaczy wiadomo, że to nie jest prawda, ale co? Kto będzie te pieniądze zwracał? Ja wiem, jak jest. Kontrolę robiliśmy po to, żeby wyszło, że jest dobrze, a jest źle. Ale to są setki milionów złotych. Ta pani teraz mówi coś o wyjaśnieniu polskich spraw i praworządności? To trzeba mieć tupet. Ostatnią, według mnie, najważniejszą sprawą, z którą mam problem, to suwerenność naszego państwa. W sensie ja nie mam problemu, że nasze państwo jest czysto w teorii wolne. Właśnie mam problem z tym, że mówię czysto w teorii, bo ja już nie jestem tego tak pewny. Demokratycznie wybrany rząd robi to, co chcieli jego wyborcy, tak mi się wydaje. Robi wszystko. Żeby ustawy zaproponowane podczas kampanii przeszły szybko, bez żadnych postojów w Trybunale Konstytucyjnym i żeby jednocześnie ludzie byli przez publiczną telewizję poinformowani, jak idą postępy. Jeszcze kilka dni temu w TVP co chwilę ktoś mówił negatywnie o rządzie, gdzie w wielu przypadkach zdecydowanie przesadzał. Jednocześnie kiedy PO coś przez krobało lub Komorowski był przesłuchiwany, to była cisza. Wtedy nie potrzebowaliśmy interwencji Komisji Europejskiej. Za PO. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Afery? Jakie afery, panie? Brzydkie słowa wypowiedziane przez urzędników państwowych w restauracji to nie afera. Słuchanie się biznesmena i wykonywanie jego poleceń zamiast dbać o interes Polski to afera? Przecież dbaliśmy o interes. Jednego obywatela. Pani Bieńkowska robiła wałki na funduszach unijnych? No przecież nie robiła nic złego. Gdyby było inaczej, to nie zostałaby komisarzem, prawda? Słuchajcie, ja to tak widzę. Gdyby partia Korwin wygrała wybory, gdyby oni mieli się wziąć za spełnianie swoich obietnic, to co by się wtedy działo? Wszyscy pracownicy z instytucji państwowych wyszliby na ulicę. Wprowadzenie kary śmierci, uchylenie pakietu klimatycznego to już by wystarczyło, żeby Komisja Europejska mogła nałożyć na Polskę jakieś sankcje. Ja, jako wyborca partii Korwin, byłbym oburzony i zwątpiłbym w demokrację. Przecież, w moim odczuciu, ta partia robi dokładnie to, co chciałem. Co w takim razie Polska może zrobić, skoro wszystko zależy od widzi się Komisji Europejskiej? Po co głosować na partie eurosceptyczne, czy nawet eurorealistyczne, jak to o sobie mówi PiS? Skoro wszystko co robisz, wbrew interesom innych krajów europejskich, jest jednoznaczne z tym, że działasz na szkodę Unii Europejskiej? To wszystko jest jakieś chore. Jak wy uważacie? Czy rzeczywiście sytuacja w Polsce ma się aż tak źle, że potrzebna jest interwencja Komisji Europejskiej? Czy nasz kraj jest jeszcze suwerenny? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na facebooku i do usłyszenia wkrótce.